Wiesz, że gdy budowano kościół w Trzemsaczu w XV wieku, stał on 2 km od brzegu? Przez kolejne stulecia Bałtyk zbliżał się do ściany świątyni, aż w 1900 roku runął do morza pierwszy jej fragment. Ostatni raz morze wydarło część budowli w 1994 roku. Wtedy podjęto próbę uratowania 12-metrowej południowej ściany kościoła. Jak myślisz, może upomni się o ocalały fragment?